Cześć, z tej strony Emil. W tym odcinku pokażę Wam gadającego laptopa dwujęzycznego od firmy Fisher-Price. Laptop jest bardzo kolorowy. Z wierzchu, jeżeli jest zamknięty, jest pomarańczowy. Pod spodem mamy kolor zielony, na dole kolor niebieski. Po otwarciu ukazuje nam się laptop i przyciski. Laptop po otwarciu zaczyna od razu śpiewać. Mamy tutaj tryby, trzy tryby, które służą do zabawy. Pierwszy są to cyferki, drugi jest to muzyka, a trzeci nauka języka angielskiego. Jako laptop, nasz laptop posiada monitor, który jest zbudowany z kilkunastu diod LED, które wyświetlają animację i literki, cyferki, bądź to, o czym mówi laptop. Również posiada myszkę z takim oto scrollem. Laptop co jakiś czas zaprasza do zabawy także. Laptop jest teraz zamknięty, o czym sam nas poinformował w dwóch językach. I znowu nas poinformował. Dodatkowo, jeżeli naciśniemy przycisk 1, pojawia się nam cyfra 1. Jak laptop mówi w dwóch językach, czyli w polskim i angielskim, jak jest litera 1. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8. Jak widzimy, nasz laptop dookoła posiada cały alfabet, również z polskimi literami, jak i obrazki, które przedstawiają domek, osiołka, gąsienicę, słoneczko, kaczuszkę, wózek i zebrę. Przedstawiają również napisy, tak aby dziecko od najmłodszych lat mogło już się uczyć. Tutaj również możemy pokazać dziecku cały alfabet, jak również poprosić, aby pokazało nam jedną z literek, bądź uczyło się razem z tymi napisami tutaj, czyli na przykład domek, dy, o, my, e, i, k. W tym momencie nasze dziecko będzie rozwijało się intelektualnie. Laptop pokazuje nam liczby w języku polskim. 6, 5, 4, 7, 8, 9, 8. Prostokąt. Jeżeli naciśniemy dwa razy, nasz laptop powie nam: pomarańczowa gwiazda, różowy rąb, czerwone twarduszko, fioletowe kółko. Nasz laptop powie nam, w jakim kolorze jest. Jest dany przycisk, jak również jaką jest figurą. Laptop jest zasilany bateriami, które standardowo dołączone są do zestawu. Laptop również nam śpiewa, tak aby dziecko mogło się uczyć razem z nim. Myślę, że laptop jest naprawdę godny polecenia, ponieważ jest z bardzo wytrzymałego materiału, który nie ślizga się w rączkach małego dziecka. Również ma uchwyt tak, aby dziecko mogło przenieść go ze sobą tam, gdzie tylko jest i ono. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.